15 lipca, Dzień Olewania Systemu i Międzynarodowy Dzień Kropki. Przygarnij kropkę. Cześć i dzień dobry. Emila, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Dzień Kropki to dobra okazja, żeby powiedzieć o malarstwie kropkowym. Ale w tym celu przeniesiemy się do garażu. Malarstwo kropkowe jest charakterystyczne dla rdzennego ludu Australii, czyli aborygenów. Aborygeni to rdzenni mieszkańcy Australii, byli ludem koczowniczym, mocno związanym z naturą. To jest właśnie przykład malarstwa kropkowego. Ten instrument to też jest instrument pochodzący z Australii, grają na nim aborygeni i to jest didgeridoo. Mówiłem o nim w tym filmiku. Jutro obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej, Święto Niepodległości Meksyku i Papui Nowej Gwinei i urodziny B.B. Kinga. W Polsce od 2006 roku ta data właśnie jest uznawana za Dzień Bluesa. Cześć!